Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, był Pan na ostatnim spotkaniu na zakończenie sezonu klubu Jacht Club. Wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami, zarządem tegoż klubu. Niejednokrotnie, co musi Pan potwierdzić, mówię słowo musi, ponieważ mam nadzieję i przekonanie, że Pan to zrobi, że Jacht Club w opinii nie tylko naszej, ale ogólno, to można powiedzieć, krajowej, ogólnoświatowej, jest klubem działającym perfekcyjnie. Na ścianach można zobaczyć gratulacje, podziękowania, certyfikaty z przeprowadzonych wzorowo imprez, utrzymania przystani. Dlatego jeszcze raz powiele. Co kieruje Panem, że Pan taki projekt uchwały przedstawia nam w dniu dzisiejszym? Żeby idąc dalej, powiem to może zbyt troszeczkę śmiesznie, niech Pan to nie odbierze za złośliwość, ale do każdej naszej uchwały, którą dzisiaj podjęliśmy, którą podejmujemy ostatnio, powinno być na zakończenie zdanie. A Fiderski musi odejść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz. Pan Burmistrz, może teraz wszyscy, co? Chciałbym się odnieść do tego, co powiedział pan radny Waldemar Latawiec. Na dzień przed posiedzeniem Komisji Wspólnej, która była kilka dni temu, przyszedł do mnie pan burmistrz i mówi: budżet jest elastyczny, nic nie jest raz na zawsze, jest pierwszy kwartał, uchwalimy to tak jak uchwalimy, ale w ciągu pierwszego kwartału będziemy to korygować. Nie pierwszy raz tak mi powiedział. Kilka lat temu też mi tak powiedział. A potem powiedział mi w listopadzie: panie Świderski, jest pan dyrektorem i niech pan sobie radzi. To sobie poradziłem. Przekonałem moich kolegów radnych, że trzeba budżet musi już zwiększyć, bo taka jest potrzeba. Ja nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, jak wyglądała przystań żeglarska w roku 2004, w którym zostałem dyrektorem wtedy Miejskiego Ośrodku Kultury i Sportu. Było błoto po kolana, jedna toaleta, do której, żeby się dostać, trzeba było przejść przez kabinę prysznicową. Nie było chodników, nie było zaplecza sanitarnego, okna wypadały razem z ramami. Dach przeciekał. Tapczany pamiętały jeszcze hotel staromiejski. Tak, bo to były tapczany, które trafiły do hotelu żeglarskiego wtedy, kiedy OSIR jeszcze pozbywał się hotelu żeglarskiego. Miały ze 20 lat. Co się od tego czasu zmieniło? Przystań żeglarska i miasto, i gmina Kamień Pomorski otrzymały Nagrodę Przyjaznego Brzegu w zamian za stałe ulepszanie oferty i nadzwyczajną gościnność dla żeglarzy. Taki dyplom wisi u pana burmistrza Jędrzejewskiego w gabinecie. Otrzymaliśmy certyfikat błękitnej flagi. Bosman, miałem z nim taką rozmowę dwa dni temu, parafrazując może stosunek pana burmistrza do mojej instytucji, czy do mnie osobiście. Pan Jurek Depczyński nie mówi słowa w żadnym języku obcym, a jest znany od Norwegii po Grecję i od Hiszpanii po Moskwę. Mówię: panie Jurku, ja nie jestem zazdrosny o to, że pan jest bardziej znany ode mnie, bo wszyscy żeglarze w Polsce wiedzą, kto to jest majsterek. Nawet nie wiedzą, jak się nazywa. A on mi powiedział: panie dyrektorze, ale to pan mi wkuł do głowy, że na przystani ma być klimat, mamy być nastawieni na to, żeby klienci byli zadowoleni i mamy wszystkim służyć pomocą. I nie by dzisiaj nikt nie znał, gdybym ja wtedy pana nie posłuchał. Prawda jest taka, że dzisiaj nasza przystań żeglarska jest przedmiotem naszej dumy.
Jacht Club, ja bym tego nie łączył, aczkolwiek jeśli Państwo by spojrzeli w statut jeszcze uczniowskiego klubu żeglarskiego MOKiS, bo to powstał jako uczniowski klub żeglarski, no powstał przy MOSiR-u, przy MOKiS-ie wtedy działający w oparciu o infrastrukturę MOSiR-u po to, żeby te działania tego MOKiS-u de facto wspierać. No i efekty tej współpracy wszyscy widzieliśmy, tak? Udało się doprowadzić do budowy marine. Mam też w to jakiś wkład, nie będę go tutaj może przedstawić, nie chciałbym go też przeceniać, bo jednak no, decyzje zapadały dużo wyżej, ale jeszcze pamiętam z burmistrzem Jędrzejewskim rozmawialiśmy na temat, czy wchodzić w ten projekt, czy nie wchodzić. Powiedziałem wtedy takie zdanie, nie dość, że wchodzić, powinniśmy być liderem tego projektu. I tak de facto było. Do dzisiaj jesteśmy liderem tego projektu. To prawda, że list intencyjny został podpisany tutaj. Ale to między innymi, że wtedy wszyscy graliśmy w jednej drużynie tak naprawdę. Także ja uczę się na błędach i drugi raz takiego błędu nie popełnię, że mając uchwalony budżet, słucham obietnicy, że to jest tylko pierwszy kwartał, że będziemy się przyglądać. Ja już tego błędu drugi raz, panie radny, nie popełnię. Wtedy była nadzwyczajna sesja 31 grudnia w Sylwestra. Gdyby wtedy ta uchwała nie zapadła, ja dzisiaj nie byłbym dyrektorem. Pewnie miałbym zakaz zajmowania stanowisk w administracji, to złamałbym dyscyplinę finansów publicznych. Ale wtedy ja uwierzyłem. Robić. Później dołożyć. Ja już teraz drugi raz w to nie uwierzę i drugi raz nie dam się nabrać. Także Państwo dzisiaj podjęli decyzję, która de facto oznacza zerwanie stosunku pracy, czy też umowy zlecenia, tak naprawdę z 15, a być może z 16 osobami będę musiał to jeszcze dokładnie przeliczyć, bo się okazało, że dwie osoby w okresie wypowiedzenia będą otrzymywały nagrodę jubileuszową, co powoduje, że zabraknie pewnie na kolejny etap. Więc proszę nie używać takich argumentów, że MOSiR-owi zawsze brakowało i w związku z tym na pewno jak będzie zarządzał portem, to też będzie mu brakowało. To, że brakowało, to brało się stąd, że bardzo wiele rzeczy zostało zrobione. Zostały wymienione wszystkie okna, zostało wybudowane zaplecze sanitarne na przystani, którego możemy się naprawdę być dumni. Został wyremontowany dach, odmalowane pokoje, kupione nowe meble do hotelu. Już nie ma. Jest chodnik położony, który otrzymaliśmy za darmo od jednego z kamieńskich przedsiębiorców. Jest wiele, wiele rzeczy zrobionych i jeszcze zanim została zrobiona marina. Rzeczy, z których możemy być dzisiaj dumni, tak? Wszyscy razem przecież współorganizowaliśmy Mistrzostwa Europy, więc proszę nie używać takich argumentów, że MOSiR byłby złym zarządcą, bo mu w przeszłości brakowało pieniędzy. Jemu w przeszłości brakowało pieniędzy, dlatego, że wiele robił i dlatego, że ktoś obiecał, że dołoży. I dzisiaj też obiecuję, że dołoży. Dziękuję bardzo.